Hej, zapraszam dzisiaj na ulubieńców lutego, czyli taki przegląd produktów, które okazały się najlepsze właśnie w lutym. I jak zawsze zaczynamy od pielęgnacji. Pierwszym produktem, który pojawił się w ulubieńcach, właściwie tyle pojawił się, co znowu do nich wrócił, a wrócił z tego względu, że po prostu wrócił do sprzedaży. Są to chusteczki do demakijażu z Biedronki z tej firmy Be Beauty. I to są chusteczki, których ja nie używam do demakijażu twarzy, natomiast zawsze mi pomagają w czyszczeniu dłoni i zwłaszcza wierzchu dłoni po wykonaniu makijażu, bo ja mam całe uwalone tutaj ręce, czasami nawet na kursie do łokci z produktów, wiecie, jakiś korektor czy podkład, cokolwiek zawsze nakładam na dłoń. I później jak już potrzebuję szybko wstać i wyjść, to potrzebuję czegoś, co szybko ten makijaż zmyje, zwłaszcza wodoodporny. No i właśnie w tym celu od długiego czasu już służyły mi te właśnie chusteczki z Biedronki. W momencie, kiedy przestali je produkować, no to nie powiem, trochę mi to życie utrudniło, ale ostatnio właśnie pojawiły się znowu. Także i używam tych niebieskich i tych zielonych. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Biorę tylko te, które mają 25 sztuk, bo jest jeszcze chyba trzecie opakowanie, trzeci rodzaj, który ma 20 sztuk. One kosztują około 4 czy 5 zł, a są naprawdę rewelacyjne. Jak zaraz po tym, jak znowu wróciły do sprzedaży, poszłam do Biedronki i wzięłam chyba z 10 opakowań, to kobieta, która stała koło mnie na dziale pielęgnacji, tak się patrzyła na mnie jak na nienormalną, bo ładowałam do tego koszyka jak troszeczkę niezrównoważona. Ale musiałam zrobić zapas tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że znowu przestają produkować, albo że są właśnie wykupione. Także jeżeli jesteście fankami tych chusteczek, to polecam odwiedzić lokalną Biedronkę. Drugi produkt chyba też pochodzi z Biedronki, tak mi się wydaje. Jest to płyn z Garniera dwufazowy, ten z tutaj fioletowym logo i ogólnie ten płyn również jest fioletowy. Pojemność to 25 ml, chociaż nie, chyba nie kupiłam go w Biedronce, chyba kupiłam go w Rossmanie, bo w Biedronce chyba jest tylko ten z matową butelką. Nieważne, czy Biedronka, czy Rossman, oba są sklepy ogólnie dostępne. Bardzo fajnie płyn do makijażu i myślę, postawiłabym go na równi z tym z Sephory, a ten Sephory jest naprawdę bardzo dobry według mnie i ten również bardzo dobrze zmywa i wydaje mi się, że ten chyba ma trochę tak mniejszą, w zasadzie mniejsze takie uczucie tłustej powieki po zmywaniu, a że ja często używam wodoodpornych produktów, na przykład tego eyelinera, czy z Zoewy, czy z Maybelline, czy też moją ulubioną maskarę, tą So Couture z L'Oreala, też ciężko ją zmyć, więc żeby po prostu nie katować oczu, albo używam od razu dwufazowego, albo zmywam pod prysznicem przy użyciu mydła, wiecie, tak po prostu delikatnie masując rzęsy i od razu zmywając, nic się nie dostaje do oczu, nic mi nie szczypie, ale on jest naprawdę toporny, on wymaga specjalnej troski, jeżeli chodzi o zmywanie, ale to jest, myślę, jego zaleta, bo jest bardzo długotrwały. Wracając do płynu do makijażu, też fajny i z tego co pamiętam, cena też była jakaś niewysoka. Zanim przejdziemy do kosmetyków kolorowych, zatrzymamy się na chwilę przy narzędziach do makijażu i oczywiście będę mówić o tym, czym po prostu muszę powiedzieć, o przepięknych, nowych, najnowszych pędzlach z firmy Zoewa. Jest to ta kolekcja Rose Golden Volume 2, tak się chyba to nazywa. I ja mam w tym momencie, tutaj Wam pokazuję zestaw, tutaj wyszły w tej kolekcji, wyszły dwa zestawy. I pierwszy zestaw to jest ten, który właśnie Wam pokazuję i jest to Complete Eye Set. Nie pokażę Wam niestety dzisiaj wszystkich pędzli z tej kolekcji, możecie to wszystko zobaczyć na stronie sklepu internetowego, na przykład na Minty Shop. Tam, gdzie właśnie te pędzle możecie dostać. A dlaczego nie pokażę Wam wszystkich? Dlatego, że już Wam je wszystkie pokazywałam wczoraj, bo wczoraj ten filmik już nagrywałam, natomiast skasowałam przypadkiem ogólnie sformatowałam kartę, zanim jeszcze zdążyłam wszystko przerzucić na komputer, więc a myślałam, że już jestem, wiecie, już film jest gotowy, więc zaczęłam używać i chyba trzy pędzle są brudne, więc a że ja nie lubię Wam pokazywać brudnych pędzli, to ich nie zobaczycie. Ale cały zestaw możecie zobaczyć na stronie. Pędzle są przepiękne, tym razem mają matowe trzonki i to jest taki blady, naprawdę elegancki róż. I tym razem skówki mają kolor taki właśnie rose golden, ale na skówce pojawił się nowy element, czyli przepiękne wytłuczenie, takie logo Zoewy. I takie detale właśnie sprawiają, że Zoewa wyróżni się na tle innych pędzli. Takie tutaj wygrawerowanie właśnie na tej skówce możemy spotkać tylko w pędzlach, z tego co ja kojarzę, Sigmy. I tu jest właśnie taki piękny napis Sigma. Natomiast pędzle z Sigmy są dłuższe od Zoewy, więc na tym polu właśnie Zoewa według mnie wygrywa. Pędzle są oczywiście przepiękne, jak zawsze jakość włosia powala. Używam ich, myślę, że przez cały luty. I w tych zestawach, ponieważ jest ten zestaw, który ja mam i jest zestaw taki mieszany, że są trzy pędzle do twarzy i reszta do oczu i są dostępne same, czyli tak w takiej tradycyjnej wersji, czyli właśnie pędzle i kosmetyczka. Lub możecie wybrać zestaw z kosmetyczką i z pojemnikiem na pędzle i to jest taka, powiedzmy, nowość Zoewy, czyli właśnie
do sprzedaży, bo one takie pojemniki napędzane już były poprzednio dostępne, ale były tylko do blogerów rozsyłane, a tym razem również możecie sprawić sobie taki cały zestaw, czyli pędzle i akurat stojak na te pędzle. I jak się okazuje, zainteresowanie tymi zestawami z nowej kolekcji przerosło nawet samą firmę, więc po prostu te zestawy są co chwilę wykupowane. Także jeżeli jesteście na nie napalone, to radzę Wam wpisać się na jakąś listę, na przykład notyfikacyjną, albo po prostu śledzić sklepy, w których te zestawy są dostępne, ale naprawdę warto się na nie pokusić. No i przechodzimy do kolorówki. Najpierw zacznijmy od produktów do makijażu ust. Po pierwsze, ostatnio, oprócz tego, że codziennie też katuję Nudist, to też w międzyczasie, jak zrobiłam sobie czasami przerwę od Nudist, to wybierałam dwa nowe kolory z Bourjois Rouge Edition Velvet. Ja wiem, że w reklamie tych produktów nazwa ogólnie tej serii jest bardzo ładnie przez tą panią wymawiana po francusku. Natomiast ja francuskiego nie znam, a nie chcę kaleczyć języka, którego nie znam, więc musicie ze mną wytrzymać, kiedy po prostu będę mówić Rouge Edition Velvet, bo to jest mi po prostu bardziej bliskie jako anglofilowi. I dwa kolory, w których właśnie bardzo mocno się zakochałam, to jest numerek 11 i 10. I jak możecie zauważyć, właśnie jeden jest takim bardziej zgaszonym, typowo nudziakiem. On jest jakby jaśniejszą wersją właśnie tego Nudist, a ten taki bardziej różyk, też fajnie tak dodaje koloru do twarzy. I te akurat Rouge Edition Velvet albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja jestem z tych, co właśnie te produkty kochają, bo one u mnie trzymają się naprawdę cały dzień i mogę spokojnie, myślę, że 10 godzin w nich przechodzić razem z jedzeniem. No wiadomo, nie jakimś jedzeniem tłustym, że się cała uwalę, no bo to jest jednak pomadka, więc tłusta konsystencja ją rozpuści, ale takim, wiecie, kulturalnym, przy takim kulturalnym jedzeniu naprawdę wytrzymuje bardzo długo. Ale wiem, że są osoby, które właśnie nie lubią, bo albo się zjada bardzo szybko, czego nie jestem w stanie po prostu zrozumieć, albo że Wam usta wysusza. Jeżeli macie ogólnie na tendencję do tego, że usta się Wam wysuszają bardzo mocno i bardzo łatwo, jeżeli bez żadnego nawilżenia, bez żadnej pomadki, po prostu czujecie dyskomfort na ustach, no to żadne, na dobrą sprawę, matowe pomadki nie przypadną Wam do gustu, a te zastygające tym bardziej, właściwie nie powinniście w ogóle ich używać. Natomiast ostatnio wróciłam do pewnego produktu i jest to z NYXa Soft Matte Lip Cream w kolorze São Paulo i mam wrażenie, że te z NYXa inaczej się zachowują na ustach niż z Bourjois. Te z NYXa jakby mniej usta rzeczywiście wysuszają, ale właśnie jeżeli macie tendencję do wysuszania się ust, jeżeli nie macie na nich nic, to również się z tym nie polubicie, ale jeżeli wasze usta bez niczego są ok, a Rouge Edition Velvet je wysusza, to moglibyście spróbować właśnie te Soft Matte Lip Cream z NYXa, bo one zostawiają jakby ta formuła nie wpływa na stan suchości ust i po prostu taki stan, jaki macie naturalnie, bez żadnego produktu, taki właśnie coś jest porównywalne z tym produktem. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ogólnie, podsumowując, po prostu mniej wysusza niż Rouge Edition Velvet, także o to mi chodziło ogólnie. Nie wiem, jakoś chyba się za bardzo zamotałam, ale mam nadzieję, że przekaz został puszczony w świat. Ostatnio znowu wróciłam do psikania makijażu na sam koniec Fix Plusem z MAKA i ja tutaj mam akurat tą malutką buteleczkę, w której jest 30 ml i ona jest idealna na wyjazdy, bardzo zgrabna, taka poręczna. Natomiast on ładnie zostawia takie naturalne wykończenie do makijażu, natomiast trzeba pamiętać, że Fix Plus nie jest pod żadnym pozorem takim sprayem utrwalającym, co w ogóle nie jest jego zadanie. On za zadanie ma bardziej tak scalić ten makijaż i nawilżyć cerę i na przykład on jest idealny dla osób, które mają cerę suchą albo po prostu wysuszoną. Jeżeli na przykład wasza cera, mimo tego, że jest sucha, to po nałożeniu podkładu ten podkład wymaga przepudrowania, żeby się trzymać cały dzień, ale właśnie ten puder sprawia, że cera znowu wygląda na suchą, to właśnie spryskanie go Fix Plusem znowu przywraca taki efekt naturalnego wykończenia. Także naprawdę znowu się z nim bardzo polubiłam. Miałam taki trochę detoks od niego, odstawiłam na chwilę, na dłuższą chwilę, ale znowu do niego wróciłam. Niestety nie jest to produkt tani, ale myślę, że jest wart swojej ceny, bo jest bardzo wydajny. Na uwagę zasługuje również baza pod cienie z Zoewy. Często się mnie pytacie, czy oprócz tego, że używam korektora, właśnie ten Collection, czy jakąś taką typową bazę pod cienie polecam. I jeżeli musiałabym polecić, to byłaby to zdecydowanie ta baza z Zoewy. I tu są dwie wersje, jest perłowa i jest matowa, ja mam akurat tą matową. Ona ma w sobie odrobinę koloru, czyli trochę jednak ten kolor powieki neutralizuje, bo nawet jeżeli nie macie tak ciemnych powiek jak ja, to i tak te powieki jednak są ciemniejsze niż reszta twarzy. Po prostu wynika to z tego, że skóra na powiekach jest cieńsza od reszty
skóry, na twarzy. A po co neutralizować kolor powieki? Z tego samego powodu, dla którego jeżeli chcecie, żeby pomadka miała taki sam kolor jak w opakowaniu, jak na ustach, trzeba przykryć usta najpierw korektorem albo po prostu zneutralizować ich naturalny odcień. Ponieważ jeżeli nakładacie na przykład beżowy cień, a nie albo beżowy, błędnie brązowy, jakikolwiek inny, bordowy, to jeżeli nakładacie go od razu na powiekę, która ma swój naturalny, dość ciemny kolor, to ten kolor cienia będzie jakby zmieszany z waszym kolorem powieki, tak samo jeżeli chodzi o pomadkę i usta. Natomiast jeżeli najpierw zneutralizujecie ten kolor, nakładając albo korektor, albo właśnie bazy w takim beżowym kolorze, to cienie będą na powiece wyglądały tak samo, będą miały taki sam kolor jak cienie w opakowaniu. No i dodatkowo ta baza pod cienie jest często porównywalna do bazy z Lime Crime. Chyba nawet Agnieszka Justin Mint robiła taki post na blogu, jeżeli tak było. Rzeczywiście, chyba sobie to upozdrałam, ale jeżeli tak było rzeczywiście, to dam Wam linka na dole. A jest ten bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o to, dlaczego warto wybrać tę bazę, a nie tą z Lime Crime, poza tym oczywiście, że ta jest tańsza, to, że nie wiem, czy jesteście w temacie, bo pewnie nie, bo to ogólnie dotyczy bardziej amerykańskiej sceny urodowej, ale teraz jest bardzo dużo kontrowersji wokół firmy Lime Crime i teraz jeżeli na przykład sprawdzicie na Instagramie hashtag boycott Lime Crime albo Lime Crime scam, Crime Liars i tak dalej. Ogólnie, tak w skrócie, oczywiście zachęcam Was do wgooglowania sprawy i zapoznania się samemu, żeby mieć swoją własną opinię, ale ja bardzo się długo przymierzałam do kupienia tej bazy Lime Crime, ale po tym, co się działo ostatnio, już żadnego produktu na pewno od nich nie kupię. Założycielka firmy strasznie zaczęła bardzo się nieprofesjonalnie zachowała, powiem to tylko tyle. Ale nie będę się teraz tutaj rozpowiadać na ten temat, naprawdę nie chcę, żeby ktoś strasznie się moją opinią pod tym względem sugerował. Jeżeli naprawdę chcecie sobie wyrobić opinię, to zachęcam Was do zagłębienia się w ten temat właśnie tego Lime Crime. Natomiast jeżeli chodzi o tę bazę, to jest naprawdę rewelacyjna, dużo, na bardzo długo przedłuża trwałość makijażu i też bardzo ładnie podbija kolor cieni, także polecam. Następnych kilka chwil poświęcimy na chwalenie trzech produktów z marki Balm. Po pierwsze jest to kredka w takim cielistym, beżowym kolorze, którą również dzisiaj mam na oczach. Również, bo zaraz powiem o innych produktach, które też mam dzisiaj na twarzy. I jest to właśnie kredka beżowa, to jest z tych normalnych, nie normalnych, tylko nowych kredek automatycznych, wykręcanych z The Balm właśnie. I one się nazywają Mr. Right Now. I oczywiście jak zawsze jest to gra słów, bo right nie teraz, tylko write, czyli pisać, no bo to jest kredka. Jak zawsze The Balm bardzo mi się podoba pod względem właśnie nazewnictwa swoich produktów, bo no po prostu jest to bardzo pomysłowe. I to jest kredka o nazwie Brian i to jest właśnie taka beżowa kredka cielista, typowo na linię wodną. I to jest bardzo trwała kredka, którą ostatnio bardzo męczę. Natomiast jest to kredka, którą kreskę na linii wodnej należy wykonać za jednym pociągnięciem. Bo jeżeli będziecie chcieli zaraz wrócić w jedno miejsce i poprawić, to najpierw ta kredka zmaże to do cału już narysowane i dopiero po kilku pociągnięciach znowu zacznie rysować, więc po prostu rekomendowałabym. To jest kredka do szybkiej roboty, także po prostu odsłaniamy sobie, odsłaniamy linię wodną, malujemy raz ciach i koniec, tak? I to jest wszystko, ona szybko zasycha i trzyma się cały dzień, bez zbędnego kombinowania i bez wracania i poprawienia 15 razy. Natomiast według mnie jest to jedna z lepszych kredek, jakie miałam. No i to, że jest wykręcana, na pewno działa na jej korzyść i jest też bardzo miękka, więc nie polecałabym wykręcać za dużej ilości, bo ja chyba za dwa razy już ją zdążyłam złamać, także naprawdę bardzo nisko ją wykręcamy, tak wiecie, na, nie wiem, 3-4 mm, malujemy i wszystko jest ok. Róż, który dość często gościł na moich policzkach w lutym właśnie, to jest znowu róż z The Balm, właściwie nie znowu róż, tylko znowu produkt z The Balm, Cabana Boy, i jest to dość ciemny róż, natomiast nałożony delikatną ręką wygląda właśnie pięknie. O, właśnie dzisiaj go mam też na policzkach. Wygląda pięknie i jest to, to nie jest róż matowy, to jest róż satynowy. Tak to możemy nazwać chyba. I właśnie polecam nałożenie minimalną ilość, naprawdę dotknąć tego różu, dotknąć na dłoni i wtedy nałożyć na policzki. I nawet ta sama, ta ilość po jednym dotknięciu wystarczy Wam na umalowanie obu policzków w taki sposób, żeby wyglądało to ładnie i tak adekwatnie do noszenia na co dzień, bez przesady, ale właśnie taki fajny, naturalny, może nie do końca naturalny, bo chyba no taki kolor mało kto się rumieni, ale myślę, że ogólnie po prostu fajny kolor. A trzeci ulubieniec z The Balm to jest paleta
Nude Dude, to jest jakby według mnie ulepszona wersja Nude Dude, ponieważ tej mamy bardziej przemyślane kolory i właściwie za tym, że kolory są bardziej przemyślane, przemawia na przykład to, że mamy beżowy matowy, który jest idealny właśnie do zmatowienia łuku brwiowego, że mamy taki bardziej rozświetlający, taki nadający się do normalnych ludzi, czyli który nie jest takim typowo białym albo strasznie żółtym kolorem. No i też mamy fajne maty, taki brudny róż, chociażby ten taki średni brąz chłodny. No i jak zawsze ogólnie mieszanka perłowych, matowych, satynowych kolorów. I też dzisiaj mam wykonany makijaż tą paletą. Także no ja sobie naprawdę chwalę i no cóż, jeżeli miałabym wybierać Nude Dude czy Nude Tude, to wybrałabym właśnie tą. Do omówienia zostały jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze jest to paleta z Makeup Revolution i jest to Iconic Pro 1. Jest jeszcze dwójka, w dwójce są trochę inne kolory. Ta jest taka bardziej, powiedzmy, neutralna i to jest również przemyślana paleta i z tego co kojarzę, one są, te dwie Pro są wzorowane, tak to nazwijmy, wzorowane na Lorac Pro. I tutaj właśnie mamy jeden rządek, muszę schować to lusterko poza kadr. Mamy jeden rządek matowych kolorów, jeden rządek perłowych. I ta paleta chyba się ze dwa albo trzy, chyba dwa razy pojawiła w tutorialach w tym miesiącu. Naprawdę fajna. Te matowe kolory, tak jak zawsze matowe kolory z Makeup Revolution są takie bardziej satynowe, ale one są takie naprawdę fajne, one są takie mięciutkie i przyjemnie się z nimi pracuje. Naprawdę długo się otrzymują, cena tej palety to jest coś około 30-40 zł i ogólnie też chyba ładniej wygląda niż reszta palet. Jeżeli nie lubicie takiej stylistyki, jaką mają te palety, z, na przykład te czekoladowe palety, ale szukacie czegoś, co ładnie wizualnie się prezentuje pod względem umiejscowienia cieni, tak, że one po prostu są prostokątne i tak harmonijnie ułożone, no to naprawdę myślę, że tą paletę powinniście wybrać, tak mówię, jeżeli nie lubicie takich palet bardziej słodkich, czyli czekoladowych. Naprawdę fajne są. No i ostatnia rzecz to jest rozświetlacz, który również dzisiaj mam na policzkach. Jest to rozświetlacz też z Makeup Revolution, z tej serii Goddess, jak to się nazywa? Goddess of Love, I Love Makeup. I to jest ten rozświetlacz o nazwie Goddess of Faith. I to jest taki kolor, który nie pojawiał się wcześniej w tych serduszkach, bo to jest właśnie jedna z najnowszych dodatków do kolekcji Makeup Revolution, ogólnie z tego I Love Makeup. Jeśli chodzi o jego kolor, to porównując go na przykład z Merylu, zobaczymy, że Mery jest przy nim bardzo żółta. Także on wpada w takie bardziej neutralne tony. Natomiast on przy Mery jest bardziej błyszczący się, tak jakby, nie wiem, bardziej odbija światło, można tak to nazwać. I jeżeli chodzi o jego konsystencję, to sama konsystencja pudrowego kosmetyku jest jakby twarda, ponieważ jak przejedziemy palcem po tym kosmetyku, a później po Mery, to Mery jest zdecydowanie bardziej miękka. Mery ma ogólnie taką dziwną konsystencję, bo wydaje się, jakby był to produkt kremowy. Ten jest zdecydowanie pudrowy, natomiast nie oznacza to w ogóle, że mamy problem z wydobyciem produktu z opakowania. I nieważne jakiego pędzla używacie, chociaż i tak tutaj polecałabym używanie takiego puchatego pędzla. Bardziej wiecie, żeby ten kolor zrobić taką bardziej mgiełkę, a nie jedną kreskę koloru. No jak w przypadku większości rozświetlaczy, możecie tutaj efekt stopniować. Może to być od takiej niemalże mokrej skóry do takiego dziennego, delikatnego, naturalnego rozświetlenia dającego efekt zdrowej, rozpromienionej cery. To tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców minionego miesiąca. Tak naprawdę to ja tego filmu w ogóle miałam nie kręcić, bo myślałam, że w lutym żadnych ulubieńców nie miałam, ale kiedy wzięłam pudełko i zaczęłam te produkty zbierać i po prostu patrzę się na to, co używałam przez cały luty i co mi się ostatnio spodobało, to się okazało, że trochę tego jest. No i okej, no to kręcimy film. W komentarzach bardzo Was proszę, zostawcie mi swoich ulubieńców, napiszcie, co się u Was sprawdziło ostatnio. Może w Waszych ulubieńcach wylądował któryś mój ulubieniec, jakiś poprzednich filmów, albo na przykład, nie wiem, może któryś z moich bubli był Waszym ulubieńcem. To zawsze, wiecie, wszystko zależy od cery i od indywidualnych oczekiwań. Natomiast w komentarzach napiszcie mi również, co byście chcieli obejrzeć w niedzielę, ponieważ w tym tygodniu trochę przesuwamy filmy, zamiast w środę jest film w czwartek i zamiast w sobotę będzie film w niedzielę. I chciałam nakręcić nowy tutorial, ale mam też sporo nowych produktów, mam też fajne cienie z Bicoru, nowe dla mnie cienie z Bicoru, mam kilka też nowości z Makeup Revolution, mam nowości z Bourjois, także
Dajcie mi znać, czy wolelibyście obejrzeć zwykły tutorial, czy może chat make-up, bo w lutym chat make-up nie było, z tego co kojarzę. Także dajcie mi znać, co byście woleli obejrzeć, czy taki bardziej gadany właśnie chat make-up, czy typowy tutorial makijażowy. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeżeli Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Jak zawsze listę wszystkich produktów, o których mówiłam, znajdziecie w opisie na dole. Oczywiście na YouTubie, a nie na Facebooku, ani na innej platformie, którą oglądacie. Musicie przejść na YouTube i tutaj na dole jest Pokażę Więcej i tam jest cała lista kosmetyków. Oczywiście w opisie znajdują się również informacje na temat mojego dzisiejszego makijażu, pomadki, biżuterii czy lakieru do paznokci. Także zachęcam Was do obejrzenia opisu tak czy siak. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!